A, są już państwo tutaj, Gluk Cu. Znają państwo właśnie takie pozdrowienie? Pozdrowienie młynarza. Pochodzi z czasów, gdy czeladnicy wybierali się na wędrówki. Na takiej wędrówce miały miejsce określone rytuały, do których właśnie zaliczało się to pozdrowienie. Czeladnik kroczy do schodów młynu, wkłada kij przez trzeci stopień, kładł swoje manatki obok i czekał, aż zostanie wezwany przez najstarszego czeladnika poprzez zwrot Gluk Cu. Odpowiedź brzmiała następująco. Pozdrowienie od majstrów i czeladników. Na sam koniec następowała krótka pogawędka. No wiecie, o Bogu i o świecie. Ponieważ ja sam jestem czeladnikiem, chciałbym państwu na swój sposób opowiedzieć o Kotbusie i jego ciekawostkach. Kotbus jest naprawdę miejscem pełnym legend. Niech się państwo nie zdziwią, jeżeli spotkamy na przykład kuboldy w mitologii opiekuńczy duch domowy, albo nawet wodnika, który musi swoje ugotowane ryby chronić przed niedźwiedziem. I uważajcie przede wszystkim, gdy wpadniemy na wyzywające żony młynarzy. Wiecie, o czym mówię? Zaczniemy w sumie od wieży, która nazywa się Szpremberga Tum. Wieża grodowska. Wieża ta istnieje już od ponad 600 lat. Długo, nie? Początkowo należała ona do umocnień obronnych. Do końca lat 90. stał tutaj nawet bastion. Friedrich Schinkel był pruskim mistrzem, któremu zawdzięczamy ten bastion takim, jakim go państwo teraz widzą. Gdy wieża będzie otwarta, wtedy zaryzykujcie państwo wejście. Opłaca się. Będę na państwa czekał. Ach, są już państwo z powrotem. Poza tym, worek zboża przed wejściem do wieży grodowskiej nie stoi tutaj bez powody. Musi się on dostać do młyn krupniczy. A więc niech państwo go zabiorą. Rowerem jest dużo łatwiej. Jednak ulicą Szpremberga możemy tylko chodzić. Jazda rowerem jest tutaj niedozwolona. Ulica Szpremberg, albo po prostu nazwa Szprem, była ważną ulicą handlową dla miasta Szpremberg. Dzisiaj jest ona popularnym deptakiem handlowym dla mieszkańców miasta Kotbus oraz turystów. Wielokrotnie w weekendy panują tutaj targi handlowe. Zaraz udamy się do kościoła zamkowego. Został on zbudowany w XIV wieku i nazywał się wówczas Katharinenkapelle. Niestety kapela została przez pożary wielokrotnie ciężko uszkodzona. W XVII wieku hugenoci wznieśli na fundamentach zniszczonej Katharinenkapelle teraźniejszy kościół zamkowy, jako jednonawową sztukaterię z czterospadowym dachem i zachrystią. Swój wyraźny profil z blankami i neogotyckim czubkiem wieży otrzymała w XVIII wieku. Dzisiejszy kościół zamkowy służy jako miejsce ekumenicznych spotkań. Czujecie państwo? Czujecie także woń świeżo upieczonych ciast? Ten zapach pochodzi z kotbuskiej manufaktury sękaczy w cukierni Café Lauterbach. Tam się właśnie udajemy, gdyż ciastka, wiecie, ciastka są dla mnie o wiele lepsze niż modlitwa. Parę metrów dalej widzą już państwo po prawej stronie cukiernię Café Lauterbach. Zaraz za nią znajduje się ulica Mühlenstraße. Na tym skrzyżowaniu zrobimy postój. Około 1890 roku, pewnej przejmującej zimnej nocy, przed Bożym Narodzeniem, został upieczony sękacz w piekarni Marie Groch. Później powstały znaczące sieci cukierni w całym Kotbus, które wyrobiły sobie nazwę Kotbuskie Sękacze. Do końca XIX wieku córka Marii Groch usprawniła produkcję tych sękaczy. Doskonaliła je tak dobrze, ale wiecie, tak naprawdę dobrze, że w roku 1886 została cesarskim nadwornym dostawcą. No wiecie, dla cesarza. Niestety, tego samego roku zmarła i nie mogła już więcej przeżywać swojego sukcesu. Od
Od teraz mogą Państwo także korzystać z roweru. Za moich czasów posiadanie roweru było prawdziwym luksusem. No tak, czasy się zmieniają. Niedaleko stąd, na ulicy Mühlenstraße, znajdą Państwo rzeźbę, znajdującą się przed Muzeum Łużyckim. Przedstawia ona mitycznego wodnika. Mogą Państwo swoje rowery spokojnie zostawić przed wejściem do muzeum. Muzeum Łużyckie jest kopalnią ojczystych zwyczajów łużyckich. Pokazuje ono Państwu historię i kulturę więcej niż 1500 całej egzystencji Słowian. Wodnik, który jest postacią mityczną z Łużyc Dolnych, który siedzi przed wejściem, jest według legendy dobroduszny. Czasem jednak płata on ludziom figla. Czasem pomaga biednym rybakom albo jest niezadowolony i powoduje powodzie. Czasem wydaje się być pięknym młodzieńcem, który zawraca w głowie dziewczynom we wsi. Mój dziadek, który był także młynarzem, miał spotkanie z wodnikiem w młynie. Wodnik przybywał do jego młyna każdej nocy i psocił. Dziadek był oczywiście z tego powodu rozgniewany. Wkrótce wodnik zaczął ciągle gotować ryby na kominie. W niedługim czasie młyn pachniał rybami zamiast mąką. Z tego powodu rolnicy nie przywozili więcej swojego ziarna do mielenia. Ale pewnego dnia przybył mężczyzna z dużym niedźwiedziem do wioski, w której żył mój dziadek. Robił wraz z nim przedstawienie dla dzieci. Dzieci bardzo dobrze się bawili, gdyż niedźwiedź mógł rodzić z nimi wiele ciekawych i wesołych rzeczy. Następnie mężczyzna szukał miejsca do przenocowania. Nikt jednak nie chciał wziąć niedźwiedzia do domu, sam też bym nie wziął. Ostatecznie poszedł do młyna i poprosił tam o nocleg. Mój dziadek powiedział: tak, możesz u nas w domu przenocować, jednak niedźwiedzia chcemy przywiązać w młynie. Tak też się stało. W nocy przyszedł znowu wodnik do młyna i zaczął gotować swoje ryby. Niedźwiedź poczuł ich zapach i nabrał apetytu. Poszedł do komina, chwycił łapą kocioł i wyjął z niego ryby. To zezłościło wodnika. Uderzył niedźwiedzia wielką siłą w łapę, który pomimo tego wziął drugą rybę. Wtedy uderzył go wodnik po raz kolejny. Niedźwiedź był wściekły. Wskoczył na wodnika i podrapał go po całym ciele. Wodnik wystraszył się i wskoczył do stawu. Następnego ranka mężczyzna wraz z niedźwiedziem ruszyli dalej. Chcieli w następnej wsi zrobić kolejne przedstawienie. Wodnik ponownie zanurkował, zapytał dziadka: co to za wielkiego kota masz od wczoraj w swoim młynie? Najpierw dziadek nie zrozumiał pytania. Jednak zaraz szybko odpowiedział: tak, tak, kupiłem go. Śmiał się potajemnie i kłamał dalej. W nocy urodziła 9 małych. W takim razie nie pozostanę tutaj dłużej, powiedział wodnik. Od tego dnia miał dziadek spokój. Wodnik już nigdy, ale to nigdy więcej nie przybył. Jest worek z ziarnem prawidłowo przymocowany do roweru? Nie, że mi tutaj spadnie. To można iść dalej. Jedźcie Państwo rowerem dalej wzdłuż ulicy Mühlenstraße. Przez następne dwa skrzyżowania aż do Gerichtsplatz po lewej stronie, gdzie znajdują się stojaki dla rowerów. Tam zostawicie Państwo rower i pójdziecie ulicą w górę, aż do widocznej wieży zamkowej. Tutaj, w tym miejscu, u podnóża Schlossberg, jest kolebka miasta. W X wieku Łużyczanie wznieśli gród słowiański. W średniowieczu na placu Gerichtsplatz stały dyby oraz pręgierz. Kara składała się przede wszystkim z publicznej hańby i wstydu, którą skazany musiał znosić. Mieszkańcy mogli obrzucać potępionych owocami albo jakimiś rzeczami lub nawet mocno bić. Ponieważ ja zawsze, ale naprawdę zawsze byłem uczciwym młynarzem i nigdy nie okłamałem moich gości o ich mlewo, byłem oczywiście tylko przyglądającym się gapiem. Niech Państwo idą z powrotem do swojego roweru. Do Szprewy trzeba przejść tylko mały kawałek w dół. Idźcie Państwo wzdłuż lewej strony,
aż do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Przejdźcie je i zatrzymujcie się po lewej stronie, przed rzeką. Jak dojdziecie Państwo do zielonej taśmy, zejdźcie z rowerów i korzystajcie ze spaceru, aż do młynu Krupniczego. Niech się Państwo nie dadzą zwieść z drogi i podążają zawsze z biegiem rzeki. Jestem zdziwiony, jak wygodne stało się życie z upływem czasu. Dzisiaj jest bieżąca woda, ciepła i zimna, w zależności od potrzeby. Kiedyś miasta budowano nad rzekami, aby mieć pewność w zaopatrzeniu wody. I nie tylko dlatego. Rzeki służyły jako droga handlowa, jako naturalna bariera do obrony, jako proces produkcji, jako wodopój dla bydła, do robienia prania itd. W starożytności kobiety i niewolnicy rozcierali ziarno na płasko sklepanym kamieniu, jak na moździerzu. Około 4000 lat przed naszą erą była ta technika wykrywalna w Starym Babilonie, później także u Egipcjan i u Asyryjczyków. Gdyby nie istniała, możliwe, że nie zostałbym nigdy młynarzem, nie do pomyślenia. Aż do uprzemysłowienia był młyn największą maszyną ludzkości. Z biegiem wieków rozwinęły się mechaniczne młyny, których napęd następował przez wodę, powietrze, maszynę parową i prąd. To doprowadziło oczywiście do olbrzymich ułatwień w pracy. Witruvius, rzymski architekt, sięga do poniższego wiersza. Przestańcie się starać, dziewczyny, te, które pracują w młynach. Teraz snu i odpoczynku, a ptactwo niech śpiewa w stronę świtu, bo teraz nakazał najdom waszą pracę wykonać. To posłuszeństwo rzucają na koła, kręcą potężne wały, a przez nie ciężki młyn. Najdy to są nimfy wodne i symbolizują energię wodną. Pierwsze udokumentowane dowody młynu wodnego w Cottbus pochodzą z 1435 roku. W średniowieczu młyny podlegały świeckim i kościelnym władzom. W Zwierciadle Saksonów, jednej z najstarszych ksiąg praw w języku niemieckim, oznaczono między innymi, że młyn oprócz pługu, kościołów, prawo wolnych ludzi wymagały od króla szczególnej ochrony. Zawiera także prawo azylu w młynach dla ściganych przestępców, które istniało przynajmniej do XVIII wieku. Kto zakłócił ten pokój, groziła mu oto taka ciężka kara. Brzmiała ona naprawdę okrutnie. Wszyscy mordercy i ci, którzy rabują pług, wiatrak, kościół lub cmentarz przykościelny, ci, którzy zdradzają, podpalają, albo ci, którzy swoje pełnomocnictwo do własnych potrzeb wykorzystują, tych powinno się łamać kołem. Ja musiałem dać schronienie tym rozmaitym motłochom, czy chciałem, czy nie. Czasami byli wśród nich ludzie, którzy naprawdę nic nie zrobili. W roku 1545 w Cottbusie margrabia wprowadził dla wszystkich mieszkańców miasta i wsi prawo do kupna lub dzierżawy przez suwerena. Kto się temu sprzeciwił i gdzie indziej mielił, tracił konie i wozy, jak również zboże. Około 1854 roku zostało to prawo zniesione. Młyn Krupniczy już jest niedaleko. Jeżeli będzie w zasięgu wzroku, zatrzymujcie się Państwo za mostem, po prawej stronie. Niech mi tylko Państwo uważają, aby worek ziarna nie spadł z roweru. W końcu dotarliśmy. Możemy ten worek oddać osobiście. Myślę, że naprawdę zasłużyliśmy na przerwę. Aż do XIV wieku były używane koła podsiębrne, które zanurzały się w wodzie, także woda uderzała o dolne łopatki koła. Później używano koła wodne nasiębrne, gdzie woda była tak doprowadzona, że z góry spadała na koła. Dlatego też trzeba było zbudować tamy, żeby spiętrzyć wodę. Młyn Krupniczy posiada koła podsiębrne. W roku 1795 wójt Huber złożył wniosek o wybudowanie tutaj młyna wodnego na palach. W roku 1801 młyn był gotowy do użytku. Początkowo był pamiętany jako młyn do mielenia kaszy jęczmiennej, ale można było go też karmić prosą, olejem, pszenicą i żytem. W końcu mógł on w najlepszych dniach przetworzyć nawet do 2,5 tony, ale tylko wtedy, gdy szprawa doprowadziła wystarczającą ilość wody.
Około 1824 roku młynarz wzniósł dodatkowy wiatrak holenderski. Jednak niestety sukces spełzł na niczym. Właściwie po 40 latach został wystawiony na licytację przymusową. Licytację tę wygrał Johann Christian Lysia, który otworzył po raz pierwszy Wyszyng. Z biegiem lat młyn zmieniał co rusz właściciela. W roku 1876 wiatrak holenderski spalił się w tajemniczy sposób, także nie opłacało się go znowu odbudować. Mówi się, że młynarz sam podpalił młyn. Około 900 roku ostatni właściciel młyna krupniczego sprzedał go w końcu dla miasta. Został on oddany w dzierżawę Christian Schisian. Ponieważ szprawa nie zawsze dosyć regularnie doprowadzała wodę, dzierżawca wzmocnił swoją pracę przy Wyszynku i stał się dodatkowo młynarzem. W roku 1959 został młyn całkowicie zatrzymany. Wyłącznie karczma została prowadzona dalej. Rok później Instytut Ochrony Zabytków w Dreźnie uznał młyn jako obiekt techniczno-historycznej wartości. W latach 80. mógł zostać przedstawiony jako techniczny zabytek dla publiczności. W roku 2007 spotkali się zaangażowani mieszkańcy miasta i założyli Stowarzyszenie Młyna. Stowarzyszenie organizuje regularnie pokazy mielenia. Opłaca się w każdym razie obejrzeć wnętrze młynu. Niech wejdą Państwo do środka. Aha! Co już Państwo z powrotem? Jak to szybko minęło! Niedaleko stąd znajduje się duży jaz. Tam udamy się najpierw i przedstawię Państwu diabła, ponieważ przy tamie tak pięknie szumi, aż się serce i dusza raduje. Nie można tego nie zauważyć. Pewien margrabia Hans miał umowę z diabłem i angażował go do rozmaitych zadań. Na przykład rozkazał mu: zbuduj drogę z Pajc aż do Cottbus. I wiecie, ten diabeł posłuchał. Diabeł wyznaczył drogę między miastami. Dlatego nazwano tą drogę Droga Diabła, która prowadzi ze stawów w Pajc aż do Cottbus. Następnie diabeł powinien wybudować fosę. Margrabia rozkazał: wykop ciek wodny od Szprewy aż do Malkse przy Pajc. Diabeł przy oraniu dwoma czarnymi wołami został wrzucony do stawu i nie było go więcej widać na ziemi. Od tego czasu staw ten nazwany jest stawem diabła. Do tego wszystkiego straszy w tej położonej przez diabła podziemnej drodze między Cottbus a Pajc. Gdy wychodzi się na drogę ze strony kościoła klasztornego z zapalonym światłem, diabeł natychmiast zdmuchuje światło. Ale już dosyć tego gadania. Teraz idziemy dalej. Chciałbym Państwu w końcu pokazać także mój młyn. Na krótko przedtem miniemy jeszcze kilka interesujących zabytków miasta. Jedźcie Państwo tą drogą, którą przyjechaliście z powrotem w kierunku miasta, po prostu wzdłuż nurtu rzeki. Przy następnym przejściu przez most zmieńcie Państwo stronę rzeki i zawróćcie za mostem w prawo wzdłuż Szprewy. Zejdźcie Państwo z roweru i zróbcie sobie mały spacer. Tymczasem opowiem Państwu trochę o moim zawodzie, o zawodzie młynarza. Za terkotanie młynu odpowiedzialny jest kij. Jest on poruszany automatycznie przez kręcące się młyńskie koła i uderza przy tym w worek, w którym znajduje się mąka. Przez ten rozmach mąka jest regularnie wydobywana. Otręby zostają najpierw w worku, następnie idą do skrzynki, która nazywa się potocznie klaje koca. W oparciu o ten rytmiczny dźwięk powstała znana niemiecka pieśń ludowa. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Terkocze młyn nad szumiącym strumieniem. Znają to Państwo? Przysłuchajcie się. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Tip tap, tip tap. Bei Tag und bei Nacht ist die Mühle stets wach. Tip tap, tip tap. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses, so hat's keine Not. Tip tap, tip tap, tip tap. W przysłowiu kto pierwszy, ten lepszy, można się domyśleć, o co chodzi. W każdym razie
Młynarz powinien każdego tak samo obsłużyć i nie przyjmować żadnych napiwków. Goście powinni także zostać obsłużeni jeden po drugim, bez jakichkolwiek przepychanek. Każdy region miał własny dokument prawny, zawierający przepis zarządzania młynem. Dokument ten zobowiązywał każdego młynarza do utrzymywania młyna w porządku, aby zapobiec stratom w mlewie gości oraz oszustwu na gościach. Różne warianty mielenia na zwiększenie zawartości mąki zostały pisemnie wymienione i zabronione. Na przykład były to dziury w worku albo w drewnianych częściach, gdzie mąka spadła tak, że młynarz mógł ją później zamieść. Droga prowadzi Państwa dalej wzdłuż Prewy do parku Karp Blesień Park. Dlatego niech Państwo jadą rowerem aż do ulicy Sandowa Hauptstrasse i przejdą ją. Przy okazji przejdą Państwo obok dobrze widocznej przystani dla łodzi. Ja mam pojęcie o mieleniu zboża. Malowanie pędzlem zostawię jednak innym, na przykład malarzowi Karl Blesien. Należy on do wybitnych malarzy XIX wieku. Nie tylko Theodor Fontane rozpoznał jego nadzwyczajnie artystyczny talent. Słynny malarz Caspar David Friedrich był dla Karl Blesienza wzorem do naśladowania, a Johann Christian Clausendahl był jego nauczycielem. Blesien, kończąc 24 wiosny, ukończył studia malarstwa na Akademii Sztuki w Berlinie. Wszystko to z powodu krajobrazów włoskich. Tam właśnie inspirował się do swoich dzieł. Strome pasma górskie, antyczne ruiny, naga, spalona ziemia i przede wszystkim mieniące się włoskie światło. Jakby tego wszystkiego u nas nie było. Poza tym, ci typowi bracia zakonni, wybaczcie Państwo, ten religijny element brakowało w naturalnym odczuciu Blesienza. On malował naturę w bogactwie jej farb i form, tak jak on ją widział. W wieku 33 lat Blesien został powołany profesorem malarstwa pejzażowego w Akademii Sztuki. Jednak jego szkice i obrazy nie spotkały się z uznaniem krytyków. Określili jego styl malarstwa jako dzikie kleksy po prostu. Jeżeli mnie Państwo zapytają, to jego obrazy nie są aż takie złe. Po 5 latach od powołania Blesien zaczął cierpieć na depresję i został zwolniony ze stanowiska wykładowcy. Karl Blesien umarł 23 lutego 1830 roku w wieku 42 lat z powodu umysłowego obłąkania. To jest straszne, co takiego mogło wyrządzić złe recenzje. W Cottbusie nazwano słusznie moim zdaniem ten piękny park jego imieniem. Teraz idziemy dalej. Przy następnym moście z pomarańczową balustradą idzie się na Młyńska Wyspa, do następnego parku, a nawet do parku Gotego. Młyńska Wyspa jest dla mnie najpiękniejszym kątem tego miasta. Początkowy nurt Szprewy nie jest znany, można tylko go przepuszczać. Przez regularne powodzie zmieniało się ciągle koryto rzeki. Z lewej i prawej strony rzeki rozrastała się trzcina pospolita i gęsta puszcza. Tylko za pomocą małych, płaskich łódek można było je przepłynąć. Dawniej rzeka była przepełniona rybami i rakami. Znają Państwo herb miasta Cottbus? Jest nim rak, wskazówka, jak blisko jest miasto połączone ze Szprewą. Wyspa ta nie bez powodu nazywa się Mühleninsel. Dla mnie jest tutaj jak w raju. Młyny wodne, olejarnie, młyny dla rzemieślników, garbarzy i parę innych stoi tutaj na wyspie. Podążajcie Państwo główną drogą. Jeżeli Państwo stopniowo słyszą szumiącą wodę, to znaczy, że nie jesteśmy daleko od elektrowni. Idźcie Państwo schodami w górę aż do mostu. Stąd macie dobry widok na młyn Wilhelma oraz na elektrownię. Stadtmühle, czyli młyn miejski, jest najstarszym młynem w mieście i został on po raz pierwszy wspomniany w 1435 roku. Znajdował się on na placu, na którym obecnie stoi elektrownia. Składa się on z dwóch młynów. Około 1445 roku
Reinhard z Cottbus sprzedał dla Fryderysia II, księcia elektora Brandenburgii, połowę młyna miejskiego wraz z załogą za 5000 kop 10-feningówek. Druga połowa młynu przeszła 10 lat później we władanie książąt elektorów. Z biegiem wieków miały miejsce liczne pożary, przez które ucierpiał młyn miejski. Około 1882 roku wielki pożar zniszczył 1/5 młyna. Miasto zastanawiało się, czy byłoby rozsądnie na placu postawić jeszcze jeden młyn, albo raczej zbudować elektrownię ze względu na rozwój techniczny i wzrastającą potrzebę prądu. A propos prądu, nawet gdy w średniowieczu jeszcze nie było prądu, można było myśleć, że młyn ciągle znajdował się pod napięciem, ponieważ w odległych młynach, z dala od społecznej kontroli, mogła zostać uprawiana grzeszna miłość. Fantazja erotyczna była wyzwolona i młynarka była przedstawiana często jaka pozbawiona cnoty czy nawet symbolu niemoralności. Powinniśmy najpierw poświęcić uwagę Wilhelmsmühle. Przy okazji powiem Państwu trochę o ciężkiej pracy młynarzy. Ludzie budujący młyn są sami młynarzami lub ludźmi tam pracującymi. Z tego też powodu nazywają się lekarzami młyna, gdyż często są wzywani do napraw. Można powiedzieć, że jesteśmy wszystko mogący, takie złote rączki. Dzień powszedni młynarza jest bardzo ciężki. Młynarz jest zawsze zależny od natury. Nasza praca jest zawsze utrudniona ze względu na niski poziom wody, brak wiatru, nieurodzaj, powódź, wichurę czy lód. Spokojnego, wolnego czasu nie mamy prawie nigdy, ale to nigdy, my jesteśmy cały czas zapracowani. Na Młyńskiej Wyspie znajdował się nie tylko młyn miejski, ale również tartak, który został po raz pierwszy napomknięty około 1664 roku. Folusz sukienniczy wspomniano po raz pierwszy w 1404 roku jako własność władzy krajowej, w którym przy produkcji sukna z filcem zastosowano spliśnianie włókien w tkaninie sukna. Przy tym uderzano materiał dużym młotem pod bieżącą wodą. Korowarka, czy również młyn do ulepszania skóry, pracował przypuszczalnie przed rokiem 1435. Korowarka służyła do rozdrabniania potrzebnych środków roślinnych do garbowania. Mielone są przede wszystkim kory świerku i kory dębu z rzadkich lasów. Jest on pełen kwasu garbnikowego i dlatego nadaje się do garbowania skóry. Około roku 1880 doszło stopniowo do upadku młynu poprzez spadek foluszu garbarskiego. W roku 1903 młyn został zburzony. Folusz sukienniczy nazwano później Wilhelmsmühle. Został zbudowany prawdopodobnie w tym samym czasie co korowarka. Leżał poniżej korowarki w tym samym lidzu tak, że początkowo oba koła wodne stały jeden za drugim. Około roku 1803 został całkowicie spalony i za 2900 talarów ponownie zbudowany. Mniej więcej 20 lat później był jakiś czas zamknięty, a następnie zburzony ze względu na stan ruiny. Później został wzniesiony masywny trzypiętrowy budynek. Rzemiosło cofnęło się w przeciągu lat. W końcu był tylko jeden majster, mający 78 lat. Brakowało młodego pokolenia. Tutaj, na ulicy Uferstrasse, naprzeciwko Wilhelmsmühle, odkryją Państwo jeden z najstarszych zachowanych budowli w mieście. Dom garbarzy. Domy garbarzy są domami o konstrukcji szkieletowej w średniowiecznym stylu do przechowywania i suszenia sierści i skóry. Gdy się patrzy na te trzy domy garbarzy, znajdujące się przy Mühlgraben, czyli młynówce, wierzy się, iż rzemieślnicy prowadzili spokojne życie. Czyste powietrze? Niekoniecznie. Przy wytrawie skór zwierzęcych korzystano z kału psów, kur i gołębi. Mogą sobie wyobrazić, że garbarze używali klamerki do zatykania nosa. Nie tylko śmierdziało, ale także zanieczyszczenie wód było wtedy ogromne. Na szczęście zostałem młynarzem, a nie garbarzem. Mój młyn znajdował się daleko od tego smrodu. Chodźcie Państwo, jedziemy dalej.
Niech jadą państwo rowerem wzdłuż ulicy Ufa-Strasse, obok elektrowni spalinowej, w której mieści się dzisiaj Muzeum Sztuki. Zostawcie to jednak państwo po lewej stronie. Przejdźcie ulicą Franz-Mehring-Strasse, zatrzymajcie się z prawej strony biegu rzeki i jedźcie prosto, dopóki nie będziecie słyszeć szumu wody z małego jazu. Przejdźcie państwo przez most i wejdźcie na prawo do parku. Parę metrów dalej, po lewej stronie, widzą już państwo planetarium. Jedźcie państwo dalej, po prostu aż do dużego mostu. Bądźcie państwo tylko szczęśliwi, że już nie musicie więcej taszczyć tego ciężkiego worka z ziarnem. Jeżeli państwo podołali temu, odpocznijcie trochę w parku Elias Park. Zostawcie państwo rower. Elias Park powstał w 1902 roku i był datkiem radcy handlowego Elias. W roku 1995 został on na nowo stworzony jako federalna wystawa ogrodnicza. Latem są łąki pełne ludzi. Piękne obiekty sportowe są często odwiedzane. Park jest więc najchętniej odwiedzanym miejscem zarówno dla młodych, jak i starszych ludzi. Wystarczy wypoczynku. Wskoczcie państwo ponownie na swój rower. Jedziemy dalej na lewo, wzdłuż stadionu, aż do dużej otwartej bramy, znajdującej się na prawo za stadionem. Wjedźcie państwo tamtędy i następnie w lewo do wyjazdu. Na obwodnicy jedźcie państwo do sygnalizacji świetlnej dla pieszych i zmieńcie stronę ulicy. Następnie muszą państwo zboczyć na lewo. Podobnie przejść przez sygnalizację świetlną, po paru metrach zjechać w dół i na prawo wjechać na drogę dla rowerzystów. Na jezdni przy Szprewie jedźcie państwo kawałek, dopóki nie dotrzecie do ulicy Hermann-Lundstrasse. Tabliczka z nazwą ulicy dla rowerzystów wskazuje państwo drogę w lewo do młynu Margrabiego. Młyn Margrabiego otrzymał swą nazwę od władcy Margrabiego. Pierwsze możliwe do udowodnienia wzmianki datuje się na około 1545 rok. Musiał on jednak funkcjonować dużo wcześniej, ponieważ w oficjalnym dokumencie z 1454 roku napisano: My, Fryderyk, udziela na wniosek naszego kraju wójt Ota Złowian jego żonie Elizabecie członkostwo naszego młyna, który będzie młynem Margrabiego zwany. Ćwierć mili od naszego miasta Cottbus leży, na całe ich życie. Około 545 roku został tutaj również wprowadzony przepis dotyczący działania młyna. Mieliśmy bardzo długą drogę, gdyż nakazywano rolnikom ich ziarno mielić w młynie Margrabiego. Czasami mogłoby być możliwe, że potrzeba było całego dnia, aby dotrzeć do młyna. Około 200 lat temu otworzył młynarz pierwszy wyszynk. Mieszkańcy pili około 230 ton piwa rocznie. Dłuższą chwilę grasował w młynie Kubold. Dużo razy doszło tutaj do fali powodziowej. Niziny zostały całkowicie zalane. Niejedne zostały zniszczone. Zaopatrzenie w wodę było nieregularne. Woda została zanieczyszczona przez gałęzie, liście i błoto. Mówiono wtedy, że ten cholerny Kubold znowu był. Nikt nie wie, jak on wygląda, ponieważ nikt nigdy go nie spotkał twarzą w twarz. Wszyscy twierdzą, że mógłby być bardzo mały i nosić czerwoną czapkę. Bywały plotki, że wysłał go w XVI wieku pan Marsztela, pierwszy zarządca młyna. Czasami można było słyszeć jego figlarny śmiech w gwałtownym wietrze. Wskutek uprzemysłowienia w XIX wieku powstał w młynie Margrabiego cały kompleks młynów. Gdy w 1845 roku angielska maszyna do foluszu podjęła w jednym z nowych młynów swoją pracę, było to dla Kubolta wystarczające. Bezustanny hałas młota wypędził go już na zawsze. Na wąskiej desce huśtał się w kierunku Szprewy. Stracił równowagę, spadł do wody i utonął. Jedynie jego czerwona czapka poskakiwała jakiś czas na falach. Tylko tyle z tego miał. Teraz nie jest już daleko do młyna Madloa. Jedźcie państwo dalej przez mały most, na prawo do dębowego parku. Podążajcie asfaltową drogą rowerową. Droga zaprowadzi państwa do kamiennego mostu z rzucającym się w oczy ozdobami.
który zwie się tutaj także mostem jubileuszowym. Nie pytajcie mnie państwo dlaczego. W każdym razie musicie tam dotrzeć. Następnie podążajcie państwo drogą rowerową prosto, przez przejście podziemne. Ciągle podążajcie drogą główną, do jeziora Madloa. Znajduje się ono w środku Parku Narodowego Cottbus. Możemy tutaj najpierw odpocząć. Przychodzi mi świetna historia co do jeziora Madloa. Tutaj, gdzie obecnie znajduje się jezioro Madloa, było kiedyś w pierwszej połowie XIX wieku bagno oraz niezakłócona natura. Na tym bagnistym obszarze przewijało się na początku wiosny dużo zbiorowisko węży. Żadne duże, tylko miejscowe, jak na przykład zaskrońce czy żmije zygzakowate. Ciągle były walki o władzę i ciągle wygrywała długa na 1,5 metra żmija zygzakowata. Ona miała koronę na głowie. Gdy rolnicy jej przeszkadzali, zwijała się i syczała. Przez jej wabiące syczenie zwabiała niektórych młodych facetów do trudnych do pokonania terenów. Dlatego mówi się też, że niektórzy ludzie ze strachu utopili się na tych bagnistych terenach. Przez unormowanie szprewy za pomocą tam okolica ta zupełnie wyschła. Królowej żmii już nigdy więcej nie widziano. Po pierwszej wojnie światowej postawiono jej pomnik. Nad jednym ze stawów postawiono pawilon, na dachu którego znajdują się dwie skrzyżowane głowy węży. Teraz jedziemy dalej. Wsiadamy na rowery. Jedźcie państwo na lewo przez jezioro Badesi na drogę rowerową. Po krótkim czasie widzą państwo znak, który pokazuje drogę w kierunku Kuceburga Mühle. Tą drogą dotrą państwo do kościoła Madloa. Tutaj powinni państwo się dokładnie rozejrzeć. Kościół Madloa, zwany również kościołem Martina, wkomponowuje się idylicznie w błonie szprewy. Jest dziwnie, dlaczego kościół nie znajduje się w centrum Madloa. Winę za to ponoszą ludki, takie małe skrzaty. Są to mali ludzie, którzy żyją na uboczu cywilizacji, przeważnie na piaszczystych pagórkach w Wóżycach Dolnych. Przy wszystkich odosobnieniach są ci mali ludzie porządni i pomocni. Oni pomagają ludziom w wielorakich pracach w domu, na dworze czy na polach. Właściwie są takimi dobrymi duszami, gdy ludzie je dobrze traktują. Gdy łużyczanie nawróceni do chrześcijaństwa chcieli budować swój kościół w środku wioski, na pagońskich miejscach do składania ofiar, przynieśli swój materiał budowlany. Nocą przyszli ludki i zaprzęgli czarne woły. Załadowali materiał i zawieźli wszystko w jedno miejsce poza wioskę. Następnego dnia misjonarz przyniósł kamienie z powrotem na to miejsce, gdzie miał być zbudowany kościół. Jednak ludki ponownie wróciły z zaprzęgiem wołów, aby wszystko załadować i zabrać. Nie zostało dla mieszkańców wioski nic innego, jak swój kościół tam właśnie wybudować. Tak ludki postawiły na swoim, także przy wyborze miejsca do zbudowania plebanii w Madloa. Jeszcze około 100 metrów i dojdą państwo do młyna Madloa. Nie można go nie zauważyć, ponieważ stoi przed nim cylindryczny silos zbożowy. W końcu w domu. Młyn Madloa, zwany kiedyś Madel Mühle, podjął produkcję w roku 1495. Rok później miasto Cottbus kupiło młyn od księcia elektora z Brandenburgii. Młyn leżał wówczas na uboczu miasta. Prawie nikt do niego nie dotarł, ponieważ książę elektor zabronił mieszkańcom Cottbus używać młynu Madloa. Tylko mieszkańcy Madloa byli dopuszczeni jako goście młyna. Do 1908 roku był on własnością rodziny. W ciągu tych wszystkich lat przebudowaliśmy młyn. Doszła do tego olejarnia i młyn zbożowy z czyszczalnią zboża. Poza tym w roku 1868 dzisiejsza czerwona budowla młyna została wzniesiona przez moją rodzinę. 16 kwietnia 1945 roku zakład został mocno uszkodzony w wyniku bombardowania przez aliantów. Kompleks młynów z produkcją dzienną do 9 ton mógł zostać po wojnie z trudem wyremontowany. Zamknięcie olejarni i tartaku nastąpiło w 1965 roku. Po ponad 500 latach w roku 1995 wstrzymano zakład młyński.
W roku 2002 został on wyremontowany i zamieniony na biurowiec. Jedźcie Państwo jeszcze trochę wśród tej pięknej natury i odwiedźcie moich sąsiadów młynarzy. Jedźcie Państwo przy młynie Madloa w prawo, podążajcie wąską ścieżką przez mały most i bądźcie ostrożni przy przechodzeniu ulicy Głównej. Zaraz naprzeciwko prowadzi droga do młyna Kuceburga Mühle. Na rozgałęzieniu dróg trzymajcie się Państwo lewej strony. Następnie po wspaniałej przejażdżce wśród zieleni dojdą Państwo do młyna Kuceburga Mühle. Kuceburga Mühle został wspomniany po raz pierwszy w 1555 roku w rejestrze spadkowym seniora z Galicien jako Mühle z Kotzebrode. Kuceburga Mühle został kupiony przez pana Rönsch. On chciał, aby jego szwagier Benewitz prowadził młyn. Król pruski Fryderyk II potwierdził umowę dzierżawy, która obowiązywała do XX wieku. Jednak w XIX wieku doszło także tutaj do uprzemysłowienia. Sukiennictwo z Cottbus kupiło młyn. Stworzyli oni folusz na modny, dolnołużycki styl. Po 66 latach produkcja została wstrzymana. Walący się młyn został z upływem czasu zburzony. Do założonego w 1928 roku lokalu wycieczkowego Kuceburga Mühle przychodzi dzisiaj wiele rodzin z miast i okolic, aby rozkoszować się życiem na wsi. Tymczasem znajduje się tutaj sklep ekologiczny, restauracja z pensjonatem i zagroda z końmi. Prowadzone są tutaj również regularne uroczystości różnego rodzaju, jak na przykład turnieje jeździeckie czy brandenburska wiejska impreza. Dowiedzieliśmy się dużo o młynach i o mieście Cottbus. Ta wycieczka z Państwem sprawiła mi naprawdę dużo przyjemności. Może będą Państwo tędy przejeżdżać i zmienią wtedy Państwo worek ziarna do domu. Nikt nie musi o tym wiedzieć, prawda? Pożegnamy się już. I nie dajcie się Państwo Kuboldowi w drodze powrotnej przestraszyć. Gluk zu!